Możemy powiedzieć najważniejszy szczegół, że się odbędzie. To jest raz, dwa, że 6 lipca i trzy, że to jest specyficzne, bo 21, czyli oczko. Oczko, czyli okiem satyry, pokażemy jak zwykle fajne rzeczy, nieoczekiwane i same gwiazdy, co zresztą dla Mazurskiej Nocy Kabaretowej nie jest żadną pierwszyzną. I uwaga, prawda życiowa, Mazurska jest kobietą. Takiej obsady to już dawno nie było. Przede wszystkim, uwaga, uwaga, dawno, dawno nie widziana na deskach Mrągowskiego Amfiteatru neonówka. Jako główna gwiazda, najlepszy bez dwóch zdań obecnie kabaret w Polsce, rozchwytywani, ale jak wszyscy bardzo przywiązani do Mazurskiej Nocy Kabaretowej, bo oni też tutaj zaczynali i na przykład, nie wiem czy jeszcze ktoś z Państwa pamięta, no ja bardzo dobrze pamiętam, byli gospodarzami 10. jubileuszowej Mazurskiej Nocy Kabaretowej, bardzo też udanej, tutaj nie dość, że pokażą sketch z programu swojego pod tytułem Kazik sam w domu, to jeszcze uwaga, uwaga, specjalnie dla widzów w Mrągowie i dla widzów Polsatu, premierowa, zupełnie świeżutka piosenka, singiel z najnowszego programu, który dopiero zaczynają grać, czyli Żywot Mariana. Taka wielka gwiazda i to jeszcze dopiero początek całego szeregu kolejnych, a nim Rumru. No ulubieńcy nas wszystkich, cudowni Dżabar i Michał i Kołek przyjadą, bo kochają tu przyjeżdżać. Tutaj to zauważyliście pewnie Państwo, że oni są prawie co roku, ponieważ no, ich miłość do tej imprezy, do Mazurskiej Nocy Kabaretowej i do tego miejsca, do tego obiektu jest olbrzymia, taka, że jak tutaj nie naładują sobie akumulatorów, nie pośmieją się, nie spotkają się z kolegami z branży, nie popatrzą Państwu w oczy, no to naprawdę są nieszczęśliwi, więc są, będą, oczywiście też będą i też uwaga z najnowszego programu, premierowy sketch, specjalnie też przygotowywany na Mazurską Noc Kabaretową. Para nienormalni, nie dość, że też pokażą premierowy sketch, to jeszcze wzięli na siebie ciężar prowadzenia wraz z najpiękniejszymi kobietami polskiego kabaretu, ponieważ Mazurska jest kobietą, więc postanowiliśmy, że w tym roku będziemy, właściwie dwaj mężczyźni, bardzo sprytni, można powiedzieć, że spin doktorzy, w tych rolach właśnie para nienormalni, będą zakładać, bardzo sprytnie to sobie wymyślili, Ligę Kobiet. Bo kobiety, jak wiadomo, rządzą światem. A panowie chcą rządzić kobietami, za pomocą których zamierzają rządzić światem. Oczywiście, jak wiadomo, kobiety nie dadzą się tak kontrolować, to wszystko wymyka się spod kontroli. No i wiadomo, gdzieś tam na końcu okazuje się, że najważniejsza jest miłość. Ale najważniejsze będzie, jak do tego będziemy dochodzić, a na pewno będziemy dochodzić do tego dowcipnie. Czas, żeby powiedzieć o tych kobietach. No oczywiście pierwsza dama, największa, Kasia Pakosińska. No wszyscy znamy, kochamy, uwielbiamy, tęsknimy. Ewa Błachnio, no, która depcze Kasi po piętach, też wspaniała, kreatywna, cudowna, dowcipna kobieta. Olga Łasak, czyli kabaret Czesław. Fantastyczna, cudowna nasza Olga, dzięki której Czesławy dostały teraz takiego kopa w górę, że no i też zawdzięczają to kobiecie, czyli Oldze. Fantastycznie śpiewa, cudownie gra, genialna kobieta. Ola Szwed. Też świetna aktorka, ale z kabaretową duszą, często gęsto też pracuje z nami w różnych kabaretowych imprezach i tutaj też jej nie zabraknie. Będą też młode dziewczyny z młodych kabaretów, czyli Beatka Kabzińska z kabaretu Kałasznikow, bardzo dobry kabaret i ze świetnym numerem też przyjadą. Będzie Ola Kwiatkowska, kabaret Fifa Rafa, który w zeszłym roku dostał Grand Prix na Pace. Będą też laureaci tegorocznej paki, no już ich znamy, wiemy, że też było Grand Prix i zasłużone bardzo i to kabaret Czołówka Piekła, pokażemy Państwu jeden albo dwa numery z ich zwycięskiego programu. Będą cudowne piosenki. Wiecie, jakie były największe przeboje zeszłego roku? Oczywiście Bohemian Rhapsody, więc twórczość Queenów też tu się pojawi, oczywiście jako kabaretowa parodia i Narodziny Gwiazdy, słynne Shallow, w którym to kochają się przeboju wszystkie kobiety, ja też, dlatego to będzie. Zapraszamy do Mrągowa sercem, całym duszą, całą, musicie z nami być, musicie za nas trzymać kciuki. 6 zaczynamy o 20, jak zwykle, czekamy na Was.